witam ślicznie. No, po raz pierwszy tak liczne zawody zorganizowane przez Polski Związek Muay Thai. Ponad 150 zawodników, 38 klubów, poziom bardzo wysoki, co mogliście Państwo zobaczyć tutaj na gali finałowej. Praktycznie każda walka kończyła się werdyktem sędziowskim punktowanym na końcu. Sami zawodnicy do końca chyba nie mogli być pewni werdyktów, no co świadczy o wysokim poziomie samych zawodów. Sędziowie są z całej Polski, w zasadzie każdy klub ma swojego sędziego. Przy Mistrzostwach Polski robimy już jakby tutaj ranking, przyjeżdżają najlepsi sędziowie z danego kraju. Na imprezie było 18 sędziów, teraz już tylko na gali 5, można powiedzieć, najlepszych punktowało. Jeden sędzia był sędzią ringowym, który był odpowiedzialny za przebieg całej walki. Sędzia czasowy, sędzia, który tutaj, sędzia główny, który koordynował całą imprezę. No wiadomo, bez sędziów też imprezy by się nie odbyły. Ktoś musi tutaj pilnować, żeby zawodnicy walczyli fair. No i ktoś musi ich później ocenić, od tego są nasi sędziowie. Zainteresowały Pana sztuki walki? Sztukami walki interesuję się już od 96 roku, czyli to już przeszło 18 lat. I jakie ma Pan wyniki już na swoim koncie? Myślę, że takie największe osiągnięcie to trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata i zawodowy tytuł Mistrza Polski K1 w kategorii do 86 kg. Żeby zająć trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata, ile trzeba trenować? Bardzo dużo. Każdy zawodnik myślę, że wie ile trenować. No, są ciężkie treningi, miesiące treningów po dwa razy dziennie. A jak Pan ocenia poziom dzisiejszych zawodów? Myślę, że poziom jest wysoki, aczkolwiek są bardzo zróżnicowane walki. Jest dużo doświadczonych zawodników i takich zawodników, którzy startują po raz pierwszy. Myślę, że zawody stoją na wysokim poziomie. Trenuję sporty walki dość długo, bo to prawie był chyba 17 rok, ale no udało się zdobyć tego mistrza Polski. Dla nas jako zawodników to jest bardzo wielki prestiż amatorski mistrza Polski. Ja wiem, że dla ludzi tam z boku bardziej ciekawie wyglądają walki zawodowe, ale dla nas jako zawodników prestiż wygrania mistrzostw Polski to jest największy sukces i naprawdę jestem z tego bardzo zadowolony. Spełniło się jedno z moich marzeń i to wszystko dzięki mojemu trenerowi Mariuszowi Cieśnińskiemu. Serdecznie dziękuję, bo tak naprawdę bez niego to nie byłoby mnie tutaj. Panie sędzio, jak oceniani są zawodnicy podczas walki? Oceniamy tutaj przede wszystkim czystość uderzeń, czyli te, które dochodzą do celu, siłę ich, no i czy robią na przeciwniku wrażenie. Oczywiście te mogą być jeszcze zblokowane, ilości uderzeń mogą się wyrównać, wtedy również oceniamy technikę, jaką się posługują, agresywność, lepszą obronę lub też w pewnym momencie nawet serce do walki, w momencie, kiedy już walka jest naprawdę wyrównana. A jak ocenia Pan dzisiejszy poziom zawodów? No muszę powiedzieć, że naprawdę stoi na wysokim poziomie, z zawodów na zawody jest naprawdę coraz lepsze. Faktem jest, że 150 zawodników, którzy tutaj przyjechało, już mówi o samej randze imprezy. Naprawdę przyjeżdżają tu najlepsi z najlepszych. Mieliśmy okazję podczas gali obejrzeć tutaj, a myślę, że najlepszych reprezentantów tego całego wydarzenia. Naprawdę powiedziałbym, że stały na bardzo wysokim poziomie i nie mamy się co obawiać przed najbliższymi mistrzostwami Europy i świata.
Pana zawodnicy zdobyli 4 złote medale. Czy jest Pan dumny? Jestem bardzo dumny, bo dla niektórych to były naprawdę ciężkie turnieje. Stoczyli po 3 walki, żeby zwyciężyć, zdobyć ten tytuł mistrza Polski. Zwłaszcza, że teraz są jesienią Mistrzostwa Europy w Krakowie, gdzie będzie tam około 38 państw, reprezentacji 38 państw, także jest duży progres, zwłaszcza, że oni trenują wcześniej, trenowali w różnych klubach, a tak naprawdę z tego co wiem, to i mi mówią, że zrobili u mnie taki progres życia, nie? Także dla nich to jest ogromny wysiłek i wynik, nie? Także dla mnie jako debiut, można powiedzieć takiego debiutującego trenera, też jest ogromna satysfakcja, że oni zdobywają coś, trenując u nas wspólnie ze mną. Serdeczne gratulacje, jest Pan znakomitym trenerem, ale również bez Pana tych zawodów by nie było. Jak Pan ocenia ich przebieg? Przede wszystkim by nie było tych zawodów, ja tam miałem pomysł, żeby zrobić te zawody, a realizacji dokonało miasto, Świebodzice, urząd i tutejszy OSIR i to się im też należają podziękowania. Tam spinałem część sportową, taką logistyczną, część tam zabezpieczaliśmy, jakieś tam nagrody dla zawodników pozałatwiałem, a reszta, taka cała logistyka, to są wszyscy ci ludzie, którzy pracują tutaj na OSIR, że od pań sprzątaczek, od chłopaków, którzy składają ring, od ludzi, pań sekretarek, wszystkich, które tutaj naprawdę, no bez nich by się to nie odbyło. I przede wszystkim bez miasta, które daje zielone światło na takie imprezy. Dlaczego Pan poleca sztuki walki? Powiem szczerze tak, to jest dobre wychowanie samego siebie. Uczy takiej odpowiedzialności. To nie jest tak, że wychodzimy tutaj na trening po to, żeby się sprawdzać, kto tutaj jest lepszy, żeby wykorzystywać to na ulicy. Uczymy naszych adeptów tego, żeby ten szacunek, który zyskują na zajęciach, mogli gdzieś przekazywać dalej. Rozwijają oni siebie oczywiście sportowo, rywalizują na tego typu zawodach, dzięki czemu nie muszą sprawdzać się poza ringiem, stąd właśnie organizowane są takie turnieje jak ten, Mistrzostwa Polski, czy mniejsze turnieje. Rozwój i sportowy, fizyczny i intelektualny, stąd myślę, że zapraszam wszystkich na zajęcia, czy do mnie, do Wałbrzycha, czy tutaj do Mariusza, do Świebodzic. Na pewno jest to coś innego niż zwykłe sporty, tego co mam najwięcej, piłka nożna, koszykówka, siatkówka. Jest to coś odmiennego, ale żeby zobaczyć, na czym polega różnica, trzeba przyjść na salę, sprawdzić to na miejscu.